Dzień dobry, witam Państwa w programie Na Osi, w naszym cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić, w którym będziemy analizować zdarzenia drogowe. Jest ze mną Andrzej Wachowski, jak zwykle, i to właśnie razem z nim będziemy tutaj zabijać. I Roman Latyn właśnie, który mi będzie pomagał, będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły różne wypadki, czy różne jakieś sytuacje na drodze, będziemy chcieli to ocenić. No i podzielić się z Wami naszymi opiniami. Zapraszam do oglądania. Zabieramy się do roboty. No i to, domyślamy się już, co się stanie, tak? Tak. I proszę bardzo. Aha. A jeszcze wczoraj tamtędy przejeżdżałem. Osobówką. Bardzo często kierowcy nie wiedzą, czym jeżdżą i jak wysokie mają pojazdy. To się bardzo często zdarza, jak kierowca jedzie na narty i zakłada sobie ten kofer na narty na dach i później wjeżdża na parking pod supermarketem. To jest podobnie tutaj, no, to jest kierowca zawodowy, to powinien sobie, zanim siadł do tego pojazdu, to się dowiedzieć, ile ten pojazd ma wysokości. Tu jest jakiś znak. Spróbujemy się dopatrzeć, co to za znak. No jest okrągły, tak jakby wskazywał. Pierwsza dziura jakby była niżej, ale później przeszło, było niższe i tutaj no, po prostu już... Tak, bo tam już ta. No, żebro. Tak. No jest to jakieś ograniczenie wysokości, no, jest tak rozmazane, że nie widać. No i się nie zmieściłem. No, ja nie wiem, dlaczego się nie zmieścił. Stop mu się świeci, zobaczysz, świeci, ale auto się... Toczy. Nie zatrzymuje się, auto się toczy. Po prostu jakby czekał na to uderzenie, no ale tam wątpię, żeby czekał, bo na pewno by stanął. Po prostu kierowca nie wie, jaką miał wysokość pojazd jego, którym się poruszał. No. Tym bardziej kierowca ciężarówki powinien wiedzieć, zanim do tej ciężarówki siądzie. I tam jest znak, on minął ten znak i tam jest znak i tam jest napisane, jaką wysokością pojazdu może się zmieścić pod ten wiadukt. No, ale to bardzo często jest w samochodach osobowych, zauważyłem. Tak. Tak, zimą, na narty, ten swój tam bagażnik dodatkowy, ten kofer na dach i z pełnym rozpędem pod jakiś market, na parking podziemny. Bardzo często to kierowcy osobowe, no, ale to nie są zawodowcy, a to jest zawodowiec, wstyd, po prostu wstyd. I kofer zostaje. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie swoje opinie na ten temat. Piszcie na kanale YouTube i podzielcie się z nami swoimi opiniami. Może ten kierowca w sam raz dobrze zrobił, a może w sam raz my już tu żeśmy nie widzieli, a tam jakiś ciężki pociąg jechał i ten wiadukt się osiadł, tak. I dlatego zahaczył. To był żart oczywiście. Zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Cześć.